I lecimy dalej. Mroczna krucjata musi się kręcić, kręcić, kręcić. Wrogi stwór przeszedł do naszą stronę. A oto nowy bohater, który jest po naszej stronie i niestety myślałem, że będzie, że one są myślicielkami, a tu lipa, są wojownikami. A ich styl walki to kręcenie się dookoła przeciwnika, aż go nie pokonają. Wrogi stwór przeszedł na naszą stronę. Jest dobrze. Gdzie one idą? Aha, zadomowić się, okej. Ta się zadomowiła. Okej, ona idzie się też zadomowić. No to co? No to znowu salamandry. Jest lipa. Ta elfka mroku nie będzie się miała z kim trenować. A jeśli trenuje się stwory dystansowe z tworami, które walczą na bliskie dystanse, to nic dobrego z tego nie wyniknie. No, te salamandry mają już prawie 6 poziom, więc szybki zapis. Będzie dobrze. Pyk, 6 poziom, pyk, 5 poziom. O nie, już koniec, nie będzie już więcej. Ale powiem wam, że włóczędzy mi się przydadzą. Ponieważ atak od frontalny atak tu jest bezsensowny. Trzeba zaatakować z boku. Ja zazwyczaj atakuję z tej strony. No kurczę. Chcę beknąć, a nie umiem. Kto tu siedzi? Pan troll. Nie karmić trolla. Kurczę. Ej, halo. Halo, salamandra. Salamandra potrzebuje pomocy. O, dobrze. A panowie czarni... Aha. Panów czarnych przydałoby się też rzucić tutaj, więc hop. Szybki zamiast. Nie wiem dlaczego przypomniało mi się teraz o aniołach mroku, czyli ostatnich stworach, jakie będziemy mieli do dyspozycji. Podobno są to najmocniejsze. Hej! A jednak one mogą tutaj pracować w bibliotece. A jednak dobrze mi się wydawało. No to dobrze, no to okej. Mnie się to podoba. To trochę potrwa. Gdzie one znowu? Ej, dokąd to? Aha, nie mają one już 4 poziomu. A no, dobra, w porzo, zwracam honor. Co się znowu... Oh my god! O tym właśnie mówiłem. O nie, dobra, tam lipa. Wróżki na 8 poziomie. Oh my god. Szybki zapis. Moment, muszę zrobić taki zapis. Mocniejszy. I teraz... Mój pies uczy się mruczyć. Mruczy jak kot. Strażniku, nigdy nie połykaj czegoś większego niż twój łeb. Dzień wypłaty. Nigdy nie połykam czegoś większego niż mój łeb, a przynajmniej próbuję. Dobra, idzie tu ta kretynka. Z nią będzie trochę trudniej, jeśli chodzi o przekabacenie ją na naszą stronę. Choćby z tej strony, że wali piorunami. Dawaj mi ich. Najgorszy widok, jaki widziałem w moim życiu? Uciekający czarni rycerze. To jest najgorszy widok, jaki może widzieć gracz w tej grze. Ewentualnie, gdy wszystkie stwory zaczynają nie wiadomo z jakiego powodu uciekać. Nie, tu nie, nie ten. Ja chcę dojść? Ja chcę dojść tam, gdzie były te wróżki. Ponieważ tam, gdzie są przeciwnicy, tam jest coś cennego. Więc... Ty masz poziom 5, a ty masz poziom 3, więc czarne damy powinny sobie dać radę. Wiedziałem, że coś tu jest. Oszli gnido, zabić ich. O, jak ładnie. Ha. I kto mówił, że czarne damy są słabe? Kupię siła. Zaklęcie
stworzenie chochlika zostało udoskonalone. Zająłeś portal. A może teraz przyjdzie czarnoksiężnik? Ja pamiętam, gdy grałem pierwszy raz, szybki, to rozkopałem całą tą ziemię i wybudowałem tutaj taki wielki skarbiec, jeszcze większy niż jest przy... Jest czarnoksiężnik przybył. A dobra, teraz już mi jest niepotrzebny, skoro mam wróżki. O czym to ja mówiłem? Aha, że wybudowałem większy skarbiec niż jest tutaj. A propos skarbca, trzeba będzie trochę pokopać. No to co? No to jeszcze raz. W twoim loku pojawi się... Oj, nie. Panu już podziękujemy, pana tu nie chce. Siły. Nadeszła chyba pora, by zaatakować fortecę wróżek i wygrać bitwę. Już tak szybko. Goblin opuścił twój loch. Ja ci powiem, mentorze, że to trochę jeszcze za wcześnie, żeby atakować. Bo ja sobie tak pomyślałem, żeby trochę jeszcze tu sobie posiedzieć. Wiesz, ja mam czas jeszcze na nagrywanie. Ja jeszcze mogę nagrać jeszcze 2 odcinki. Więc jest lajcik. Szczerze mówiąc. Tak się rozglądam tu jeszcze. No ale okej. Dobra, to jeszcze to będzie trzeba rozsadzić. A po co rozsadzić? Kurde, rozwaliłem też te moje, dobra. Żeby można było... Skąd ta salamandra się tu wzięła? A, okej. Ona przyszła z portalu. Elfki. A właściwie jedna elfka. No i czarnoksiężnicy będą mogli się szkolić. I o to właśnie mi chodziło. Ty stąd idź. Ale za to oni będą się mogli szkolić. I teraz zobaczycie, jak to szybko przebiega. Spójrzcie, już mają 1/4 poziomu. I tak szkolą się na każdy poziom. Najgorzej jest właśnie tak jak teraz. Kiedy ma się 3 stwory i... 2 stwory atakują jednego. Bo wtedy trzeba się trochę namęczyć. A stwory, które nie mają nic do roboty, to albo idą do kasyna, albo zachęcają do walki. Ich mogę wytrenować na ten 8 poziom. I tak nie ma nic innego do roboty. Zaklęcie piorun zostało udoskonalone. Coś pan mentor trochę cicho gada, ale dobra. Dobra, kasy mam mnóstwo. Nie będę... Nie... Potrzeba mi już więcej. Może starczy mi nawet do końca tej... krainy. O, ta już otrzyma też 4 poziom. Nie wiem, czy będę tak wszystkie stwory szkolić. Nie chce mi się za bardzo. Może trochę to przyspieszę. Tak, nie zdążę do końca tego odcinka, to przyspieszę te szkolenie. Wyszkolę też salamandry. I wrócę po wyszkoleniu tych stworów. Chociaż nie wiem, jak to będzie. Się okaże. Bo wątpię, że zdążę. Chociaż już jest 5 poziom. Przecież jeszcze jakiś czarnoksiężnik. Mam 5 czarnych rycerzy, 5 salamander, 4 czarne damy. Przeszedł na naszą stronę z sali tortur. Ten z ósmym poziomem? Stwór przeszedł na naszą stronę. Jeszcze jeden stworek został, który jest dodatkowo torturowany przez moją czarną damę. Czyli przejdzie dosyć szybko. No i o to chodzi. Na naszą stronę sali tortur. No i tak się przejmuje stwory na swoją stronę. Chociaż nie ma tu za bardzo miejsca. Momencik. Twoje leże jest za małe. Dobra, wiem, zauważyłem. Macie. Tam jest jeszcze. Twoje portale
przyciągnęły maksymalną liczbę. Nie mam żadnego wampira. 6 poziom. Więc tak jak mówiłem, widzimy się, jak wytrenuję te stwory na 8 poziom, a później jest 6 salamandry. Więc zaraz wracam.